Siemano, dzisiaj będę ściągał piach pod chudziaka, żeby sobie wyrównać idealnie pod 10 cm na całej powierzchni domu, garażu i kotłowni. Kanalizację mamy już zrobioną, wszystko jest wypuszczone. Wczoraj sobie zacząłem już to tutaj równać. Całkiem fajnie to wychodzi. Trochę roboty jest, ale później wszystko wiecie, ile musi być betonu, ile zamówić dokładnie, a nie także tak, tam jest 10 cm, tu jest 12 i to wszędzie na całym domu się różni, a tym sposobem mam, nie wiem czy tu będzie widać, idealnie 10 cm od piachu do końca bloczka betonowego. Także wyrzucam sobie ten piach, co mi zostaje ze ściągania, i zaraz wam pokazuję, jak tutaj już wczoraj sobie trochę właśnie zacząłem robić. Także dobra, działam z tym piachem i zaraz wam pokazuję, jak to robię. Dobra, zaczynamy, pokażę wam właśnie, to jadę tak, w koło jadę w całych ścianek wszystkich w domu, a później sobie środek ściągam pod poziomicę, którą mam tutaj przyklejoną. Polecam taką taśmę klejącą inną, bo to jest taka malarska. Ona po czasie tutaj podchodzi, bo dostaje wody i się odkleja. No ale niestety taką tylko miałem tutaj i taką używam. Ściągam sobie na 10 cm, mam tu wyciętą deskę z jednej strony. 1,5 metra taką deseczkę mam. Ta deska trochę waży, więc też trzeba się namachać. Najpierw sobie łapę z tej strony pod deskę, wyrównuję. Ciężko to się robi, bo jest mokry piasek i dobrze utwardzony. Także to jest ciężko, jakby był suchy, to też by było to lżejsze. Deska jest mokra, ciężka, także mamy trochę utrudnioną pracę, no ale robimy. Nawet fajnie się to robi. I tu sobie ściągam pod poziom. Tak samo ściągałem, jak robiłem kostkę, tyle że z dwóch stron miałem wycięte. Tak będzie na garażu, bo mam taką długą deskę. Będzie wycięte, to już są potrzebne dwie osoby przy takim szerokim pomieszczeniu. Ale wracając do kostki, jak robiłem, powiedzmy jakąś ścieżkę, tak? Na metr czy na ileś, bierzemy sobie taką deskę, wycinamy sobie ile chcemy zostawić, na przykład pod kostkę, czyli na przykład kostkę mamy 8, to dajemy na 7 czy tam na 6, żeby później ubić ją. Wycinamy sobie na 6, ściągamy sobie idealnie piasek na krawężnikach i później elegancko mamy wszędzie równo, także fajne to rozwiązanie. Takie samo sobie wykorzystałem tutaj, tylko że tu jest trochę ciężej, ale jest, tak mówiłem na początku filmu, jest równiutko wszędzie i się nie boimy, że zamówiliśmy betonu 10 metrów, a wyjdzie na przykład 12 albo wyjdzie mniej, co później z tym zrobimy. A ja sobie zamówię betonu z pół metra więcej i myślę, że będzie ok. Tutaj ściągamy z tej strony, dopóki nam nie wyjdzie równo na deskę. Dobra, robię sobie tak dalej. Znaczy nie, tu chciałem wam pokazać, jak zaczynam. Chciałem sobie skończyć tamtą rzecz, bo tam do tego słupa już zrobiłem i środek. Chciałem sobie tu dokończyć do tego, a później jadę w koło cały dom. Garaż sam nie zrobię, bo tam będzie trudno. Bo mam taką deskę, no 4 mam, ale tam będzie docięta 4 metry i będziemy we dwóch ściągać. To pójdzie szybko. Dobra, ja lecę tamtą stronę, to zostawiam na później, bo chciałem wam tylko pokazać i lecimy. Dobra, i tutaj mamy już tak zrobione, akurat równiutko wychodzi, ściągnięte środek, dwa boki, i jadę sobie teraz już od tego boku, bo tutaj mam na pewno równo. Ściągam sobie do końca tam pod poziomicę, jeszcze sobie pomagam sznurkiem, łapę co jakiś czas sznurek na środku,
i mierzę, czy fajnie, dobrze wychodzi. Akurat mam rozciągnięty, to tam nie ma problemu z tym. Aby się mieściła, to najważniejsze. No i polecam wam, zakupcie sobie takie na kolana, takie, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, na kolanniki czy jak, bo już bym miał całe mokre nogi i na pewno by mnie bolały, a tak to za 30 zł nie ma problemu, trzyma twarde na betonie czy na czymś, można jechać. Dobra, ja sobie tego jadę dalej i później wam pokażę, jak to wyjdzie. Tak jak widzicie, tą część domu już sobie wykonałem na gotowo. Teraz będziemy jechać w koło cały domek i później od tego boku zrobionego jedziemy w środek i będziemy mieli to na gotowo. Garaż, nie wiem, czy mi się dzisiaj uda, bo dzisiaj mam czas tak z robotą do jakiejś 14. Później mogę wrócić o 16, ale nie wiem, czy mi się uda po prostu. Jutro mamy sobotę, więc jutro sobie jeszcze trochę popracuję. Zamówiłem sobie stal, zaraz mi przywiozą. Drut 12. Będę dawał w tą albo w tamtą stronę, już nie wiem jeszcze, ale chyba w tą stronę. I będzie to robione na takich prowadnicach i później po tym sobie będę ściągał beton. I jeszcze chciałem powiedzieć tak, najpierw daję folię PE, później będę dawał zbrojenie z siatki i wtedy będę robił sobie te prowadnice. To też wam pokażę w osobnym filmie. Ja sobie robię chwilę przerwy na jakąś kawkę, czekam na stal i jadę dalej w koło. Ten piach, co mi zostaje z nadmiaru, to sypę sobie go od razu tutaj, bo będzie tam taras, więc pod ten taras będzie wylewana jakaś wyleweczka, więc od razu sobie tutaj to sypę. Tu jest trochę wyżej, więc sobie wybieram od razu trochę więcej, żeby mi było łatwiej to ściągać. Trochę z tym roboty jest, trochę wysiłku trzeba z siebie dać, ale efekt jest bardzo fajny i tyle. Specjalnie robiłem na wyżej, żeby to ściągać, a nie dosypać, bo tak to mamy już tu fajnie utwardzone. Możecie powiedzieć, jakie wy macie sposoby na podrównanie. Można by też ściągać normalnie jakąś łatą, tam 1,5 metra czy dwójką, ale myślę, że na suchym piachu, bo na mokrym to nie zrobicie tego idealnie, a ja sobie zrobię to równiutko. Dobra. Z brzegu to się fajnie robił, gorzej później jest środek obrabiać, bo już trzeba jakieś większe pomiary robić, ze sznureczkiem się bawić, a tutaj to jest fajnie.
powiem wam, że palce, ręce bolą trochę. Chciałbym to, żeby jutro było skończone i rozstawić sobie folię i już układać siatkę zbrojeniową i robić te prowadnice. Myślę, że w następnym tygodniu zalejemy, bo około czwartku ma chyba deszcz padać, także dzisiaj jest nawet spoko pogoda. Fajnie się robi, nie jest za zimno, nie jest za ciepło. Zresztą 1 marca dzisiaj to. To i tak fajna pogoda. Całą kanalizację robiliśmy jakieś 4,5 godzinki, także też moment zleciało. Tamten piach muszę wywieźć. Tam go tu właśnie, bo tu trochę wejdzie tego piachu. A jeszcze stąd będzie. Z garażu to chyba dużo nie będzie, z tego co tak widzę po murze. Może tam, nie wiem, czy też w niektórych przypadkach delikatnie trzeba będzie podsypać, ale to zobaczymy. Sobie ściągam dalej. Jeszcze ładnie. Tylko teraz. Tylko w Knebot Euro. To rewelacja. 5 lat gratis. Lodówka ze stali nierdzewnej. 2 metry. No problem. Najbardziej wkurzające to są te kamienie. Dziurę ci robi. Trzeba to łatać. Dobra, tu sobie mam taką krótką deseczkę do takich. Będzie trochę łatwiej. Ale tu też on jest trochę wylany, te ranty są trochę więcej wylane, więc no, dobra, może być.
wszyscy przepadają. Dobra, sobie to przygotuję. No widzicie, tutaj już jest trochę niżej i się fajnie ściąga, mniej tego piachu, od razu lżej. No trzeba podsypać trochę. Możemy w tą stronę pojechać.
trzy róże, to polecam ostrożnie, żeby nie było później jakichś niespodzianek. A jakby już coś uszkodzić, to trzeba to naprawić. No dobra, przy róże mamy trochę zabawy, żeby to fajnie wyszło równo. I tu i tak muszę sobie puścić sznurek, bo tak idealnie to na oko to nie zrobię tego. No tutaj to chyba sobie musimy tak na czuja pod rękę, bo przy tamtej rurze z tyłu tam było trochę wygodniej, bo był mniejszy kąt, znaczy większy kąt. Tu jest dyszka, także sobie to wyprowadzimy równo. Tu tylko będę musiał sobie złapać już sznurek, ściągnę i dopiero złapę pod sznurek. No nie za dużo tego. Radio poleciało, czyli sobie radiko zakupiłem, bo tak smutno trochę samemu po cichu robić na baterię, bo czekam na prąd właśnie, a jakbym podłączył agregaty i tu radio, trochę bez sensu, nie? Bo bym chyba nic nie słyszał, chyba że dałbym przedłużać jakiś, ale szkoda paliwa. Tu mamy, tu trochę jeszcze zebrać trzeba. Dobra, jadę sobie dalej, nie będę was zanudzał. Jadę w koło. Tu znowu będzie trochę zabawy przy tych grzybkach. No i dobra, zaraz wam pokazuję. Ten piach będę miał do wywiezienia, także takich też robót mam trochę porządkowych. Bo te sznurki trochę
posprzątać i... Dobra. Tak jak widzicie, tyle mi się udało zrobić. Tu miałem dużo do wywozu piachu. Wywożę go tam. Tam będzie pod taras, więc ten piach tam się przyda. A do murów teraz będę kupował piach płukany, żeby specjalnie nie przesiewać go przez sito. Będzie mniej roboty. Robię sobie tu. Nie zdążę teraz to zrobić, bo muszę jechać do miasta parę spraw załatwić, ale jeszcze dzisiaj tu wrócę i będę to kończył. Chcę skończyć dzisiaj ten cały dom. Jutro będę robił garaż. I co, jadę po siatkę, po folię. Stal mam. Jutro sobie będę szykował już stal. I przed położeniem folii, znaczy zanim położę folię, no to muszę to zrobić w jeden dzień, no bo żeby deszcz nie padał, żeby mi na tej folii nie została jakaś woda. Także działam to teraz z tym, jeszcze się bawię. Podebrałem trochę więcej piachu, to mam mniej ściągania. Chcę to zrobić, żeby przed jakimśkolwiek deszczem, żeby mi to jeszcze bardziej nie zmoczyło, będę miał jeszcze więcej roboty, jeszcze mokrzejszy będzie ten piach. Dlatego można powiedzieć, że się... Dobra. A ja sobie działam z tym. Zaraz i tak zawijam. I tyle. No, wróciłem już jakąś godzinkę temu. Sobie zacząłem tu ogarniać. Miałem trochę piachu do wywozu.
Tu ostatnie takie pole mi zostało do wyrównania i teraz ściągam tylko łatą i wyłącznie, bo no, deską jest za ciężko, także poświęcę tą łatę. Myślę, że jej nic nie będzie. W ten sposób sobie teraz sprawdzam poziom, jak oczko stoi. I jadę sobie w prawo, ściągam na wysokość. Co jakiś czas tam sobie łapę sznurek, sprawdzam. Na sam koniec też sobie połapę, co jakieś tam 2 metry i złapę cały teren. Zobaczę, jak to ma się do siebie. No i w ten sposób sobie sprawdzam, tu mamy nadmiar. Nawet gołym okiem widać, jak będziecie sobie sami robić, to będziecie widzieli to, bo to widać gołym okiem, czy jest górka, czy nie ma, czy jest poziom dobry. Dobra, robię sobie to, zaraz kończę, jutro garaż, pokażę wam też garaż, jak będziemy robić, tylko ja będę go robił jutro, a wy sobie zobaczycie zaraz pod tym ostatnim moim filmem, czy w tym samym filmie, bo nie będę specjalnie nagrywał nowego i wrzucał go po prostu na kanał. Także ja sobie tak to robię, łapę oczko, jest elegancko w tę stronę i tak jadę w koło, ale przy brzegach ta deska się spisuje elegancko. No taki nadmiar piachu nam zostaje, to cały czas go tam wysypuję, bo tam będzie taras. Także piach tam będzie potrzebny, on sobie trochę tam przeleży. Jak zrobię ocieplenie, to go dopiero rozgarnę. I on sobie trochę poleży, to też sam się ubije fajnie. Dobra, działam to, kończę i pokazuję wam na gotowo, jak wyszło. Słuchajcie, ja już jestem po robocie na dzisiaj. Cały dom mam skończony. Jutro jedziemy tu. I chciałem wam pokazać właśnie efekt końcowy tego, jak to wyszło. Gdzie nie położę poziomice, chyba dobrze widać, jest poziom. Nie ma znaczenia, to tu czy tu położę, wszędzie jest. Także wyszło wszędzie równo. Dodatkowo przeciągnę sobie sznurek, gdzie można sobie sprawdzić też, o, nie wiem, czy będzie widać, równo wyszło 10 cm. Tutaj widzę, jest delikatna dziurka, jest jakieś 10,5, ale to jak mówię, to widać od razu gołym okiem, gdzie jest trochę więcej, gdzie jest trochę mniej, ale przeważnie jest wszędzie to samo. No tak jak mówię, tutaj na tych środkach, gdzie nie robiłem tamtą łatą, to może gdzieś by właśnie się różni, tak jak tutaj na przykład, no to jest dyszka, no ale tu już chyba trochę niżej będzie, nie, też 10. No i tak mówię, no fajny sposobik, trochę pracy jest, ale to nic nie ma za darmo. Ja się z wami żegnam, w tym filmie zaraz będzie dalej jutrzejszy dzień, ten garaż i później już jedziemy do Chudego. Siemanko, dzisiaj jednak muszę sam działać, bo Damiano ma tam jakąś robotę i nie da rady przyjechać na razie, ale zobaczę, na razie jadę sam, bo i tak do tego momentu, no tu wiadomo, są od kanalizacji te wypuszczone, tu jest pod komin, więc tutaj tą długą deską by było ciężko, a tu jest trochę niżej tego piachu, więc jest trochę mniej roboty, jest bardziej suchszy. Jedyne co, no to tutaj tą czwórką fajnie się ściągało, ale zobaczymy, na razie sobie jadę tą małą, boki i lecę. Nie będę wam tego pokazywał, bo to jest ta sama robota, co wczoraj była. Ewentualnie wam pokażę wam, jakby to było robione czwórką, jeżeli Damian przyjedzie. Jeszcze chciałbym wam pokazać, dzisiaj przywieźli siatkę zbrojeniową, oczko jakieś 11x11, z tego co tutaj pokazuje mi miara, 11x11. Zamówiłem też taką folię PE budowlaną, 150 metrów. Niektórzy tego nie dają,
Ja daję, bo to nie jest jakiś duży koszt. 180 zł, po złoty 20 za metr. Także 180 zł na cały dom to nie jest jakiś duży wydatek. Ja wiem, że tego się zbiera tu to. Ale pamiętajcie, że budujecie dom jeden raz, więc żebyście później nie żałowali, że nie daliście. Nie ma tam jakichś wymogów w projekcie, że to musi być, ale ja z własnej woli to daję. Także ja działam, robię tamto i później wam pokazuję, jak to wyszło. Jestem z tego efektu bardzo zadowolony. Wszędzie jest na całym powierzchni domu, garażu. Jest 10 cm pod chudziaka. Nie wiem, czy to dobrze będzie widać, że jest wszędzie równiutko. Także super, super zajebiście to wyszło. Teraz zaczynam sobie, tylko zrobię pod garaż, bo nie mam za dużo czasu. Wezmę sobie drut 12, przetnę na tą długość, co tu jest, w tą stronę i będę spawał sobie takie do wbijania w piach i to będzie jako prowadnica i później będziemy to ściągać łatą, ten beton. Także to zobaczycie już w kolejnym odcinku. Ja się z wami żegnam, dzięki, siemanko.